Siemano, z tej strony Kratosz i witam Was w filmiku specjalnym, bo ze strony CSGO Lunch, na której to dzisiaj sobie spędzimy trochę czasu, poopowiadam Wam o tym, w jaki sposób obstawiać na drużyny, które zresztą tutaj widzicie po prawej stronie ekranu, tak aby zmaksymalizować swoje zwycięstwo, tak aby nie musieć martwić się o wcześniej obstawione na jedną z drużyn skiny. Zacznijmy od tego, że CSGO Lunch to jest ogólnie strona, która żyje sobie z tego, że pobiera pewną prowizję w momencie, kiedy obstawiacie swoje skiny z tych właśnie skinów, z waszych wygranych na tych skinach, jak również z tego, jeżeli nie wygracie, no to ona sobie pobiera całość tych skinów, które na daną drużynę postawiliście, a ta drużyna niestety nie wygrała. Zasada prosta, zasada w większości was znana. Po prostu logujemy się tu w prawym górnym ekranie przez naszego Steama. Warto jeszcze mieć to na uwadze, że jeżeli chcecie wpłacić od razu swoje skiny, musicie mieć aktywne weryfikację mobilną, przez co od razu możecie zatwierdzać te skiny, które przychodzą na tą stronę. No i teraz, co zrobić, jeżeli już na tej stronie jesteście i chcielibyście zabetować na jedną z tutaj wymienionych drużyn? To są oczywiście live'em, są oznaczone mecze, które już się odbywają. Jestem trochę dla laików, ale lepiej zacząć tak niż od razu z grubej rury. No i moi drodzy, coś teraz specjalnego, co Wam pokażę, jest to taki dodatek do Google Chrome, nazywa się Lunch Destroyer. I co ten dodatek umożliwia? W momencie, kiedy już go sobie zainstalujecie i przeładujecie swoją przeglądarkę, czyli wyłączycie i włączycie, jesteście w stanie zobaczyć masę nowych rzeczy, jak chociażby to, co pojawi się tutaj pod tymi skinami po lewej stronie, widzicie, możecie zobaczyć ich wartość. Wartość tych skinów, jak również tutaj opis od razu tych ludzi, którzy chcą się tutaj wymieniać. Ale co to daje dla naszego betowania? Otóż, moi drodzy, jak wejdziecie sobie w jakikolwiek mecz, na przykład tutaj mamy Penta z InShock, po prawej stronie wyświetla nam się Match Information, czyli line-up jednej i drugiej drużyny, który daje nam już wiele do myślenia, bo jeżeli pojawia się jakiś standing, to wiadomo, że ta drużyna może mieć już mniejsze szanse, jak również historia meczy. Historia meczy tutaj. Oraz historię tych dwóch drużyn, które razem ze sobą będą tutaj rywalizować, czyli poprzednie mecze, jak się skończyły dla jednej i drugiej drużyny w ich poprzednich po prostu starciach. I teraz o czym jeszcze bym chciał powiedzieć? To przede wszystkim to, w jaki sposób wybierać drużynę, na którą chcecie postawić. Nie sugerujcie się, broń Boże, procentami, które są tutaj pod jedną czy pod drugą drużyną. Nie sugerujcie się też procentami na żadnej innej stronie, tylko podejdźcie do tego czysto analitycznie, czyli sprawdźcie historię meczy. Po pierwsze, historię meczy możecie sprawdzić zarówno tutaj, przez tą aplikację, którą już przed chwilą zainstalowaliście, czyli Lunch Destroyer, jak również przez Reddita. Na Reddicie, moi drodzy, CSGO Betting, czyli reddit.com/r/CSGO Betting, jeżeli znacie angielski, będzie Wam dużo, dużo łatwiej. No zresztą bez angielskiego to prawdopodobnie w ogóle sobie tu nie poradzicie. Macie wypisane wszystkie mecze, które będą się odbywać w najbliższym czasie i dyskusję otwartą na ich temat. Tak więc jeżeli się tu zagłębicie, macie też wypisanych wszystkich zawodników, ich KD ratio, czyli w jakiej formie więcej się teraz znajdują, jak również otwarta jest, co po niektórych postach, bo wydaje mi się, że tu akurat nie. A nie, tutaj są, bo to są właśnie tutaj komentarze do tego meczu. Jesteście w stanie zweryfikować, czy dana drużyna jest w formie, jeżeli nie jest, to kiedy była ostatnio, jak zawodnicy sobie poszczególnie radzą, bo wiadomo, że od jednego zawodnika może nawet zależeć cały mecz. I kolejna strona to jest oczywiście nasz HLTV.org. Myślę, że większość z Was tą stronę kojarzy. Tutaj też macie po prawej stronie wypisane wszystkie mecze. Mamy naszą pentę z NoCappa, czyli po prostu z InShockiem, gdzie mamy tutaj Repo, Gruby, Rallen, Hyper, Furlan. I również macie tutaj wypisane wszelkie szczegóły odnośnie jednej i drugiej drużyny, co pozwoli Wam dokładnie zweryfikować i przeanalizować, na kogo postawić. Tak więc tutaj znowu macie procenty, tym się w ogóle nie sugerujcie. Kolejna rzecz, którą możecie tu zobaczyć, to są te komentarze pod tym.
Wydaje mi się, że są dosyć ciekawe. Możecie też sobie poczytać, jak ludzie obstawiają, co tu się będzie działo. Nie mówię o tych rakowych jakichś komentarzach, że, gdzie ludzie trolują totalnie i robią sobie bekę, ale z tych faktycznie, którzy ludzie się wypowiadają w jakiś sensowny sposób. Tak więc to są te nasze trzy, w zasadzie dwie strony, z których możemy skorzystać. Natomiast co jest jeszcze ważne, o czym Wam nie wspomniałem, to to, aby patrzeć w to miejsce po środku tych meczy, tak? Czyli mamy jedno logo, drugie logo, patrzymy po środek B o ile, tak? Czyli ile map jest rozgrywanych w danym spotkaniu. Jeżeli jest mecz B o 1, to jest bardzo, bardzo duża szansa, że nawet jeżeli drużyna jedna jest lepsza od drugiej, no to może tutaj to jest rządzeniem losu być tylko to, że ta słabsza drużyna w tym meczu wygra. A więc jeżeli jest mecz BO1, to warto nawet postawić jakieś słabsze skiny na tą drużynę z mniejszymi procentami, bo nawet te takie skiny, które będą mniej wartościowe, mogą nam przynieść spory zysk, jeżeli zabetujemy na drużynę, która ma mniej procent. To jest zresztą jasne, tak? Bo przelicznik jest zupełnie inny w stosunku do tych, którzy mają więcej procent, tak? Czyli jeżeli postawimy skiny na więcej procent, to dostajemy z tego, jeżeli potencjalną wygraną mniejszą. Natomiast jeżeli postawimy na tych, którzy mają mniejsze szanse, no to oczywiście do wygrania mamy większą pulę. Tak więc, moi drodzy, w ten sposób mniej więcej wydaje mi się, że to wyjaśniłem i rozjaśniłem Wam wszelkie wątpliwości. Jeżeli jakiekolwiek jeszcze wątpliwości macie, zachęcam Wam do zostawienia komentarzy pod filmem. Zachęcam Was również do polajkowania nas na Facebooku i życzę Wam miłego wieczoru. Na razie, trzymajcie się.